Był już najpowszechniejszy pierwiastek na Ziemi, przyszedł więc czas na istnego lidera, jeżeli chodzi o powszechność w kosmosie. Chodzi oczywiście o wodór. Stanowi on około 3/4 masy całej materii wszechświata. Wodór to bezbarwny, palny gaz. Nie ma także zapachu ani smaku. Najczęściej spotykanym związkiem, w jakim występuje, jest woda. Odkryto go w XVI wieku, choć ciężko dokładnie określić, od kiedy jest on znany człowiekowi. Chociaż na pewno Antoni Lavoisier uznał go za pierwiastek. Bardzo ciężko go skroplić i udało się to dopiero w 1898 roku. W normalnych warunkach tworzy cząsteczki dwuatomowe. Jest najlżejszym ze wszystkich gazów, więc jeśli napełnimy nim balonik, to będzie się on unosił w atmosferze dużo cięższego powietrza. A jeśli zaciągniemy się nim jak helem, uzyskamy podobny efekt piskliwego głosiku. Nie róbcie tak, szczególnie z wodorem pozyskanym jakimiś szarlatańskimi metodami. Warto dodać, że wodór występuje w postaci trzech izotopów, czyli trzech różnych wersjach z różną ilością neutronów. Najpowszechniejszy z nich, a zarazem najlżejszy, jest prot. Stanowi on aż 99,985% naturalnego ziemskiego wodoru i nie ma żadnych neutronów w jądrze. Drugi jest deuter, który stanowi pozostałą część tego naturalnego wodoru i ma jeden neutron w jądrze, a ostatni to tryt, który ma dwa neutrony w jądrze i nie występuje naturalnie. Jest także promieniotwórczy. Otrzymuje się go w wyniku sztucznych reakcji jądrowych. Co ciekawe, w zasadzie każdy może zaopatrzyć się w jego bardzo małą próbkę, bo jest on używany do produkcji takich oto światełek, lampek trytowych, które bez żadnego zewnętrznego źródła zasilania mogą sobie świecić przeszło 20 lat. W szkole uczy się młodych ludzi, że różne izotopy tego samego pierwiastka mają identyczne właściwości chemiczne, ale gwoli ścisłości warto wspomnieć, że istnieją pewne odchyły, które są związane z tak zwanym efektem izotopowym, czyli właśnie różnicami we właściwościach atomów tego samego pierwiastka, lecz o różnej liczbie neutronów. Efekt ten jest najbardziej widoczny dla wodoru, bo jakby na to nie patrzeć, deuter jest dwukrotnie cięższy niż prot. Nie mogło obyć się bez zmian we właściwościach. Przez swoją większą masę jest on nieco mniej aktywny w stosunku do swojego lżejszego brata i zwiększa temperatury topnienia i wrzenia substancji, w skład których wchodzi. Przykładowo, woda ciężka, czyli taka, która w swojej strukturze ma atomy deuteru, topi się nie w zerze, lecz w blisko 4 stopniach Celsjusza. Jak widać, różnica może nie jest duża, ale na pewno nie zerowa. Istnieje całe multum sposobów na otrzymanie gazowego wodoru i nie jest to ciężkie nawet w domowych warunkach. Większość z Was pewnie kojarzy wodór jako ten gaz, co wybucha. To bardzo dobre skojarzenie. To eksplozje właśnie tego gazu doprowadziły do wybuchu m.in. w Czarnobylu czy katastrofy Hindenburga. Ale by do tego doszło, potrzebny jest jakiś utleniacz. Na szczęście w powietrzu mamy go całe multum. I tak wodór zmieszany z powietrzem w stosunku objętościowym 2:5 lub z czystym tlenem w stosunku 2:1 tworzy sławną mieszaninę piorunującą. Ale wodór można spalić także w kontrolowany sposób. Wtedy pali się spokojnym, niemalże niewidocznym płomieniem, które emituje światło z zakresu ultrafioletu. Poza dość gwałtowną reakcją z tlenem czy chlorem, nie jest jakoś wybitnie aktywny i nie reaguje z czym popadnie. Występuje na pierwszym i minus pierwszym stopniu utlenienia, tworząc wodorki zarówno z metalami, jak i niemetalami. Ponadto jest obecny niemalże we wszystkich związkach organicznych. W warunkach normalnych tworzy cząsteczki dwuatomowe. Istnieje całe multum sposobów na wywiązanie gazowego wodoru. Nie jest to trudne nawet w domowych warunkach. Sposób pierwszy. Elektroliza wody. Jeśli do wody dodamy coś, co zwiększy jej przewodność, np. elektrolitu do akumulatorów, który notabene jest roztworem kwasu siarkowego 6, to umieszczając w niej dwa kawałki przewodzącego prąd materiału i przykładając napięcie, możemy przeprowadzić jej elektrolizę. Najlepiej wykorzystać do tego jakieś nieroztwarzalne elektrody, np. węglową z baterii kwasowej. Ja użyłem nierdzewnej siateczki i elektrody miedzianej. Woda rozpada się na wodór, który wydziela się na ujemnej elektrodzie, i na tlen, który ulatnia się nad elektrodą dodatnią.
Zaletą tej metody jest wysoka czystość otrzymanego gazu, za to wydajność tego procesu jest niska. Dużo szybciej wodór można wydzielić w reakcji glinu z wodorotlenkami metali alkalicznych, w moim wykonaniu wodnego roztworu kreta i folii aluminiowej. Patrzcie, kret żreberko, to będzie bardzo zdrowy krecik. Ta metoda jest prosta, szybka i wygodna. Tak naprawdę wystarczy tylko butelka z balonikiem. Niestety jest też dużo bardziej niebezpieczna, gdyż roztwór nagrzewa się, pryska i chlapie, a przy okazji jest silnie żrący. Na domiar złego powstaje po nim ciemna breja, która również jest żrąca. Warto jeszcze wspomnieć o reakcji metalu z kwasem. Tu wykorzystać można różne substancje, cynk kwas solny, aluminium kwas solny i magnez kwas azotowy. I tej właśnie egzotycznej pary użyjemy. Potrzebować będziemy takiej oto temperówki, ten napis magnesium jest dość istotny, oraz zwykłego octu spirytusowego. Tym razem nie wykorzystamy żadnej toksycznej czy żrącej substancji. Reakcja jest całkiem wydajna. Niestety woń octu reagującego z magnezem z temperówki nie należy do najprzyjemniejszych. Proszę, balonik wypełniony temperówkowym wodorem. Zupełnie inaczej wygląda otrzymywanie wodoru w przemyśle. Tu musi być przede wszystkim tanio, wydajnie i najlepiej bezodpadowo. Z wymienionych wcześniej sposobów jedynie elektroliza ma takie malutkie znaczenie przy otrzymywaniu wodoru wysokiej czystości. Na naprawdę dużą skalę wodór pozyskuje się w reakcjach takich jak konwersja metanu, czyli jego reakcja z wodą w podwyższonej temperaturze przy wysokim ciśnieniu w obecności katalizatora, w której uzyskuje się gaz syntezowy. Także z suchej destylacji węgla kamiennego, której jednym z produktów jest gaz koksowniczy, czy w reakcji węgla z parą wodną w przeszło 2000 stopni Celsjusza. Niezależnie od tego, który proces omawiamy, w żadnym nie uzyskujemy czystego wodoru, lecz jego mieszaninę z tlenkiem węgla, dwutlenkiem węgla, metanem i innymi w różnych proporcjach. W zależności od zastosowania jest on mniej lub bardziej oczyszczany. A samych zastosowań ma bardzo dużo i to takich, można by powiedzieć, kluczowych dla ludzkości. Jest podstawowym surowcem potrzebnym do otrzymania amoniaku. Pozwala na obróbkę produktów ropopochodnych takich jak benzyna, polepszając ich właściwości użytkowe. Jest reduktorem używanym zarówno w hutnictwie, jak i w produkcji związków organicznych, np. aniliny. Służy także do utwardzania olejów roślinnych, czego produktem jest margaryna. Ze wspomnianego wcześniej gazu syntezowego można uzyskać wiele prostych związków organicznych, np. metanol, etanol czy lekkie benzyny syntetyczne. Wodór jest używany także w wysokotemperaturowych palnikach, w paliwach rakietowych do wypełniania balonów, a także jako chłodziwo. Wodór mógłby być kandydatem na paliwo XXI wieku. Ekologiczne, bo w wyniku jego spalenia powstaje tylko woda, stosunkowo tanie, wysokoenergetyczne, bo spalenie kilograma wodoru daje niemalże 3 razy więcej energii niż spalenie tej samej ilości benzyny. Ale pozostaje jeden nierozwiązany problem – przechowywanie. Gęstość gazowego wodoru jest bardzo mała, przez co nawet jeśli sprężymy go bardzo mocno, to i tak nie dogoni innych paliw pod względem energii na jednostkę objętości. Z kolei skroplenie wodoru, jak już wspomniałem, to całkiem ciężka sprawa, a jeszcze trudniejsze jest utrzymanie go w postaci cieczy.
Dlatego póki co o samochodach na wodór o jakimś sensownym zasięgu możemy sobie co najwyżej pomarzyć. Albo wziąć się do roboty. Rozpracowanie tego problemu pozwoliłoby nie tylko na powszechne wykorzystanie wodoru jako paliwa, ale także mogłoby pomóc w ekonomicznie opłacalnym wykorzystaniu tego gazu do magazynowania energii. Odzyskać energię z wodoru można dwoma sposobami. Pierwsza, dość prymitywna i stara, polega na jego spaleniu i ewentualnej przemianie energii cieplnej w elektryczną przez turbiny i generatory. Z kolei druga, nieporównywalnie droższa, lecz wydajniejsza, to jego utlenianie w tzw. ogniwach wodorowych. W dużym skrócie ich działanie polega na elektrochemicznym przekształceniu wodoru w wodę i przejęciu powstałej energii w postaci prądu elektrycznego. Jest wiele konstrukcji, które umożliwiają ten proces, które różnią się od siebie sprawnością czy temperaturą pracy. Takie ogniwa już dzisiaj znajdują zastosowanie m.in. jako zasilanie aut czy źródło energii elektrycznej w łodziach podwodnych czy sondach kosmicznych. Choć ta technologia dopiero co wyszła z powijaków, już teraz ma szansę istotnie wpłynąć na kierunek rozwoju techniki. Ciekawostki. Wodór ma cząsteczki tak małe, że te są w stanie, kolokwialnie mówiąc, swobodnie wplatać się w przestrzeń między atomami innych pierwiastków w ciałach krystalicznych. Kwas szczawiowy, jako jedyny związek organiczny, nie ma w swojej cząsteczce atomu węgla bezpośrednio związanego z wodorem. Wodór atomowy jest znacznie aktywniejszym reduktorem niż cząsteczkowy odpowiednik, dlatego w chemii często korzysta się z jego wywiązywania in statu nascendi, czyli bezpośrednio w środowisku prowadzonej reakcji, by część jego atomów mogła przereagować z innymi substancjami, zanim dojdzie do utworzenia cząsteczek dwuatomowych. Wodór niemalże nie występuje w ziemskiej atmosferze, ponieważ w ziemskich warunkach termicznych jego cząsteczki są w stanie osiągnąć drugą prędkość kosmiczną i wyrwać się z jarzma ziemskiej grawitacji. Wodór stanowi około 10% masy człowieka. Na Słońcu w każdej sekundzie w wyniku syntezy termojądrowej zużywa się przeszło 620 milionów ton wodoru, dzięki czemu na Ziemię dociera życiodajne światło. I tym optymistycznym akcentem kończymy. Do zobaczenia w następnym filmie.